Radia Lublin. Minęła 8.15. Dzień dobry. Przed mikrofonem Renata Chrzanowska. Dzisiaj u nas w studiu naszym gościem jest pan Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, europoseł jeszcze. Już nie. Nowo wybrany poseł trzeciej drogi. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, to ostatni się zgadza. Mandat posła do Parlamentu Europejskiego został mi już wygaszony. Zdobył pan w tych wyborach do Parlamentu Polskiego blisko 29 tysięcy głosów. Świadomie zrezygnował pan z Parlamentu Europejskiego. Wchodzi pan do Sejmu Polskiego. Polska polityka jest ciekawsza od tej europejskiej? Proszę mi pozwolić podziękować za wszystkie głosy, jakie zostały oddane na moją osobę w tych wyborach. Jest to wielkie zobowiązanie i za każde z tych 29 tysięcy głosów bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, w Parlamencie Europejskim praca jest niezwykle ciekawa. Można tam robić kapitalne rzeczy dla Polski. Takie robiłem przez ostatnie 9 lat. Natomiast w tych wyborach postanowiłem wystartować, ponieważ nie chciałem stać z boku i miałem nadzieję na lepszą zmianę w Polsce, która się dokonała 15 października, za co chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na partie demokratyczne. Dziś spotykają się liderzy partii opozycyjnych. Zapowiadane jest wspólne oświadczenie. Czego możemy się spodziewać? Jak pan myśli? Myślę, że możemy się spodziewać, że liderzy partii demokratycznych, jeszcze opozycyjnych, przed konsultacjami, na które zaprosił liderów wszystkich partii politycznych pan prezydent Duda, jasno i wyraźnie powiedzą, że chcą tworzyć wspólny rząd. Te partie demokratyczne mamy większość w polskim Sejmie i szkoda tracić czasu na to, aby ktokolwiek inny, kto nie jest w stanie, mam oczywiście na myśli jeszcze rządzącą partię, szkoda tracić czasu. Pan prezydent powinien stanąć po stronie państwa, po stronie obywateli, po stronie demokracji, bo demokracja zadziałała, wskazała większość parlamentarną 15 października i czas na to, żeby jak najszybciej można było utworzyć nowy rząd. No właśnie, jutro zaplanowano spotkanie trzeciej drogi z panem prezydentem Andrzejem Dudą. On spotykać się ma ze wszystkimi ugrupowaniami, które weszły do Sejmu. Czego się państwo spodziewacie po tym spotkaniu z panem prezydentem? Trudno powiedzieć. No, pan prezydent zaprosił na konsultacje. Jakieś konsultacje chce przeprowadzić. Co miał na myśli, mówiąc o konsultacjach, okaże się podczas spotkania. My z pewnością wiemy, co chcemy zakomunikować panu prezydentowi. Mianowicie to, co powiedziałem przed chwilą, że jesteśmy gotowi do natychmiastowego tworzenia rządu, a taką większość w parlamencie mamy. Czy jest już w związku z tym ze strony tych partii ustalony kandydat na premiera? Pada tutaj nazwisko Donalda Tuska, ale pojawiają się takie domysły, przypuszczenia, że prezydent może misję tworzenia rządu także powierzyć prezesowi PSL. Pan Marcin Mastalerek, doradca prezydenta, powiedział w jednym z wywiadów, że Władysław Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Donald Tusk. Pana zdaniem, jeśli taka propozycja padłaby ze strony pana prezydenta Dudy, to czy pan Kosiniak-Kamysz powinien podjąć takie wyzwanie? Władysław Kosiniak-Kamysz byłby świetnym prezesem. Natomiast o tym, kto będzie przewodził rządowi nowemu, zdecydują liderzy partii demokratycznych. Po to właśnie się spotykają, po to mają podjąć wspólne rozmowy i to będzie ich decyzja i musimy poczekać na ich oświadczenie i na to, co zdecydują i co zakomunikują. Rozumiem, że także musimy poczekać na te ustalenia dotyczące obsady stanowisk, bo już się pojawiają różnego rodzaju domysły. Na przykład o Szymonie Hołowni jako marszałku Sejmu. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz miałby być wicepremierem, ministrem gospodarki. To są domysły, czy to są już faktyczne ustalenia, których państwo jeszcze nie ujawniacie? To są plotki i ploteczki, które w takiej sytuacji uwielbia się tworzyć, puszczać dalej. Mogę to wszystko tylko i wyłącznie zdementować. Naprawdę nie było żadnych rozmów dotychczas o jakichkolwiek stanowiskach ani nazwiskach. A kiedy będą? Myślę, że dzisiaj, jak liderzy się spotkają, trzeba zacząć oczywiście od tego, kto z grona liderów miałby być premierem nowego rządu. I jak ta decyzja zapadnie, wtedy będzie można zacząć rozmawiać. Poza tym, no prawda też jest taka, że takie rozmowy powinny się zacząć dopiero od momentu, kiedy pan prezydent powierzy
konkretnej osobie tworzenie rządu. Naprawdę dementuję, w tej chwili nie ma żadnych rozmów o stanowiskach, nikt nie dzieli stanowisk, nikt nie wymienia się żadnymi nazwiskami po naszej stronie. A czy pan by chciał wejść do rządu? Ma pan już doświadczenie w rządzie PO-PSL, był pan wiceministrem rozwoju regionalnego. Czy jest pan gotów podjąć takie wyzwanie? Praca dla Rzeczpospolitej Polskiej jest wielkim zaszczytem, czy to w Parlamencie Europejskim, czy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, czy w rządzie polskim. W każdym tym miejscu z pewnością można coś dobrego zrobić. Jutrzejsze rozmowy z prezydentem, jak mówią osoby, podają media, powołując się na źródła w Kancelarii Prezydenta, mają też dotyczyć polityki zagranicznej i relacji z Unią Europejską. Niebawem mają się odbyć głosowania nad propozycją zmian w unijnych traktatach. I wśród zapisów pojawia się m.in. likwidacja prawa weta, w kilkudziesięciu przypadkach euro jako obowiązkowa waluta, odchudzenie składu Komisji Europejskiej. Część ekspertów mówi, że chociaż Unia wymaga reform, to te zmiany prowadzą do utworzenia Unii czterech prędkości. W jej centrum znalazłyby się kraje starej Unii, potem Unia jako całość, potem kraje stowarzyszone, potem kraje aspirujące. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Na jakim etapie są te zmiany i jakie są szanse na ich wprowadzenie? Bardzo chętnie to wyjaśnię. Po pierwsze, to głosowanie odbędzie się w jednej z kilkunastu komisji, jakie pracują w Parlamencie Europejskim. Po drugie, Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji do zmiany traktatów. Po trzecie, zmienić traktaty może tylko i wyłącznie Rada Europejska, w której zasiadają premierzy i prezydenci państw członkowskich Unii Europejskiej. Po czwarte, zmiana traktatów może się odbyć tylko w drodze jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej. Po piąte, to o czym tutaj mowa w Parlamencie Europejskim, to jest tak zwany raport z własnej inicjatywy. Jest taki instrument w Parlamencie Europejskim, gdzie poseł, grupa posłów mogą wyrazić swoją opinię na różny temat, w różnych obszarach, mogą przygotować na ten temat raport. Następnie koleżanki i koledzy, posłowie nad tym się pochylają, dyskutują, rozmawiają, a następnie głosują. Nie ma to żadnego wiążącego prawa, nie ma to żadnego znaczenia. To jest tylko i wyłącznie taka wyrażenie woli politycznej części parlamentarzystów pracujących w Parlamencie Europejskim. W związku z powyższym, podsumowując, Parlament Europejski nie może zmienić traktatów europejskich. To jest tylko i wyłączna kompetencja Rady Europejskiej, w której jeszcze reprezentuje nas pan premier Morawiecki. To ta Rada Europejska może to zrobić tylko i wyłącznie w sposób jednomyślny. To po pierwsze. Po drugie, prawo weta. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że jest taki moment po pandemii, po tym, co wydarzyło się w Ukrainie i po tej agresji Rosji na Ukrainę, że trzeba usiąść i porozmawiać na temat procesu decyzyjnego. Bo słucham z dość dużym takim niepokojem takich głosów, że nie wolno w żaden sposób dotykać prawa weta. Przypomnę, że prawo weta zostało w Unii Europejskiej już zniesione w 2007 roku traktatem lizbońskim, który podpisał świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. To w tamtym momencie zniesiono prawo weta. Ono zostało jeszcze w wielu innych, w kilku obszarach. Uważam, że trzeba dyskutować na ten temat, choćby z jednego bardzo prostego powodu. W ubiegłym roku mieliśmy i wszyscy to słyszeliśmy i widzieliśmy, gdy Unia Europejska starała się wprowadzać sankcje na Rosję za jej brutalną napaść na Ukrainę. I co się wydarzyło? Okazało się, że wielu sankcji nie można było wprowadzić albo były wprowadzone z opóźnieniem. Dlaczego? Blokowały to Węgry. Dlatego, że Węgry stosowały prawo weta. To teraz zadaję pytanie wszystkim tym, którzy uważają, że nie można dyskutować ani dotknąć prawa weta w Unii Europejskiej. Czy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z taką brutalną napaścią, pogwałceniem wszelkich praw, mordowaniem kobiet i dzieci, gwałtami, wojną, spadającymi pociskami na szkoły, żłobki i szpitale, czy mamy prawo się zgodzić na to, że ktoś może powiedzieć weto
jeśli będziemy chcieli przeciwstawić się takiej brutalnej napaści, niech każdy, kto teraz tak strasznie broni tego weta, niech się zastanowi nad taką sytuacją. Moje osobiste zdanie jest takie, że powinny być przypadki, w których takie prawo weta powinno pozostać dla państw członkowskich, ale powinniśmy mieć możliwość porozmawiania w tej chwili i dyskusji, gdzie tego prawa weta nie powinno być. Naszym gościem jest Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, nowo wybrany poseł trzeciej drogi. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl. A jak pana zdaniem powinien się zachować rząd w tej sprawie? Bo w tej chwili pan powiedział, że prezentuje nas, reprezentuje Polskę premier Morawiecki, ten nowy premier, którykolwiek nie będzie, ktokolwiek nie będzie, jakie powinien zająć stanowisko w tej sprawie? W ogóle może się okazać, że nie będzie musiał zajmować stanowiska, dlatego że jeśli Parlament Europejski nawet przyjmie taki raport, wyśle do Rady Europejskiej, to Rada Europejska może, ale nie musi się tym zająć. Oczywiste jest, że w tej chwili toczą się różne dyskusje o przyszłości Unii Europejskiej i bardzo dobrze, że takie dyskusje się toczą, bo chociażby ten przykład, który podałem przed chwilą, jest wart pochylenia się nad nim. Mamy także kwestie związane z wnioskami po pandemii COVID-19, gdzie okazało się, że wiedzieliśmy, że kwestia związana z ochroną zdrowia jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Ale pandemia pokazała nam, że jednak Unia Europejska może tu zrobić kawał dobrej roboty i powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie utworzyć Unii Zdrowotnej w Unii Europejskiej. Jest co do tego powszechna zgoda, ale to też wymaga zmiany traktatów, ponieważ, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich. Ja osobiście uważam, że powinien być w ogóle komisarz do spraw zdrowia. Powinna być w Parlamencie Europejskim powstała specjalna komisja do spraw zdrowia w tym roku dopiero. I to jest właśnie jeden z wniosków, jaki płynął po pandemii COVID-19, abyśmy byli chociażby równi w walce z nowotworami. Wszystkie dane pokazują, że w Europie Zachodniej mamy o wiele więcej różnego rodzaju możliwości walki z nowotworami niż chociażby w Europie Wschodniej czy w Polsce. Po to z naszej inicjatywy delegacji PO-PSL na początku tej kadencji Parlamentu Europejskiego powstała specjalna komisja do spraw z walki z rakiem. Powstał specjalny raport, w jaki sposób Unia Europejska może się w to włączyć. Dzisiaj niestety jest tak, że to kod pocztowy, a nie kod genetyczny decyduje o tym, czy ktoś będzie miał szansę z nowotworem, czy nie, bo to nie jest tylko kwestia Europy Zachodniej i Wschodniej i tej różnicy w dostępie do tych najnowocześniejszych metod leczenia, ale to jest także kwestia dostępności przez osób, które są z małych ośrodków, z terenów wiejskich, które mają o wiele dalej do tych ośrodków onkologicznych. Jest ta komisja wypracowała pewne wnioski, które powinny być wdrożone. Przeznaczono na ten cel w budżecie Unii Europejskiej parę ładnych miliardów i jeśli chcemy chociażby właśnie walczyć z nowotworami, to znowu musimy się pochylić nad tym, w jaki sposób zmienić traktaty. Ja uważam, że warto. Jest grono ludzi, które uważa, że wara od traktatów. Ja uważam, że w sytuacji takiej, jak mamy w Ukrainie, czyli ochrona życia ludzkiego, czy ochrona życia ludzkiego w przypadku chorób nowotworowych, warto o tym porozmawiać. To wróćmy jeszcze może na chwilę do Polski. PSL podsumowało wczoraj kampanię wyborczą. Trzecia droga osiągnęła wyniki lepsze niż dawały jej to sondaże. A jakie wyniki osiągnął PSL? Czy jak zawsze. Zadowoleni i czy wzmocniliście swoją pozycję, czy może nie? Przypomnę, że w 2019 roku, bo to szybko ulatuje, w 2019 roku, dwa tygodnie przed wyborami, poprzednimi wyborami do polskiego parlamentu,
Wtedy Polskie Stronnictwo Ludowe w sondażach opinii publicznej notowało wynik 4,2%. I wieszczono nam, że nie wejdziemy do parlamentu. Dwa tygodnie później Polskie Stronnictwo Ludowe, to samo, które było podobno badane dwa tygodnie wcześniej, uzyskało wynik 8,55. Czyli wszyscy ci, którzy dokonywali tych badań, pomylili się o całe 100%. Jakie nam wieszczono wyniki, pani redaktor, w ciągu ostatniego miesiąca, półtora? Pamięta pani, jakie to były wyniki? Dokładnie nie, ale zawsze, ale nigdy nie były takie, jakie osiągnęliście. No właśnie, były poniżej 8%, było ciągłe mówienie o tym balansowaniu na progu wyborczym. Okazało się, że jest prawie 15%, czyli znowu ktoś się pomylił niemalże o 100%. Myślę, że wszyscy ci, którzy robią te badania, albo powinni się zastanowić nad ich metodologią, bo ewidentnie w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego coś tam nie gra, albo może jest tak, że dzisiaj sondaże służą bardziej do kreowania rzeczywistości, a nie odzwierciedlania tej naszej rzeczywistości. I to jest smutne i dość niebezpieczne. Kto na was zagłosował? Kim są wasi wyborcy? Czy to są ludzie, którzy nie chcieli PiSu, więc wybrali coś innego, czy świadomie zagłosowali na wasze postulaty? To są przede wszystkim ludzie ciężkiej pracy. To są ludzie aktywni zawodowo, którzy wypracowują środki finansowe na te wszystkie transfery socjalne, które są potrzebne, od razu zaznaczę, które są potrzebne, ale oni nie mają w tym żadnego udziału. To są mikro i mali przedsiębiorcy. To jest także bardzo duże grono młodych ludzi i z pewnością to hasło, z którym szliśmy do wyborów, dość kłótni, to jest odpowiedź na to, czego ludzie mieli już po prostu zwyczajnie dość. Mieli dość tej wojny polsko-polskiej i szukali właśnie tej trzeciej drogi, którą znaleźli pod sztandarami Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. No i ponadto z pewnością były to osoby, które już nie chciały patrzeć bezradnie na to, co robi jeszcze obecna partia rządząca, bo ewidentnie hasło albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu tutaj zadziałało. Ludzie odpowiedzieli na to fantastycznie i widać wyraźnie, że nie chcieli tej trzeciej kadencji PiSu. A w Sejmie będzie klub trzeciej drogi, czy będą dwa kluby? Polski 2050 i PSL-u? Prowadzimy w tej chwili rozmowy, w jaki sposób stworzyć taką formułę, abyśmy byli klubami oddzielnymi, współpracującymi w postaci jakiejś formuły federalizacji. To jeszcze jedno pytanie. Jakie są szanse na odzyskanie, na odblokowanie środków z KPO, pana zdaniem? Jaka droga do tego wiedzie? To będzie bardzo trudne, wbrew pozorom. Dlatego, że tutaj kluczową rolę będzie odgrywał Trybunał Konstytucyjny i pan prezydent Duda. Ponieważ już w tej mijającej kadencji, czy też minionej kadencji, polski Sejm, dzięki głosom, przypomnę, polskiej opozycji, ówczesnej opozycji, jeszcze tej opozycji demokratycznej, przegłosował ustawę, która w sposób doskonały odblokowywała środki europejskie. No niestety ta ustawa znalazła się w Trybunale Konstytucyjnym i Trybunał Konstytucyjny, jak wiemy, dotychczas nie znalazł czasu, żeby się tą sprawą zająć. Więc jest pewien pomysł, jak odblokować te pieniądze, choć mówię, nie jest to łatwe, ponieważ tutaj nie wszystkie karty będą w ręce nowego rządu i nowej większości parlamentarnej, ale mamy na to pewien pomysł, ale pozwoli pani, że nie będę go zdradzał jeszcze w tej chwili. Bo jest jeszcze wiele osób w naszym kraju, którzy dobrze nam nie życzą i wcale i nie mają niestety problemu z tym, że nie mamy dostępności do tych pieniędzy, a mówimy o gigantycznych pieniądzach, które mogłyby zasilić polską gospodarkę, bo przypomnę chociażby Krajowy Plan Odbudowy. Przed chwilą rozmawialiśmy o chorobach nowotworowych. Tam są ogromne pieniądze na wsparcie systemu ochrony zdrowia.
Tam są ogromne pieniądze na wsparcie rolników, którzy mają dzisiaj zdestabilizowany rynek rolny. To są ogromne pieniądze na wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj także borykają się z różnego rodzaju problemami związanymi z tymi, które jeszcze się ciągną od pandemii, od wojny w Ukrainie, od sytuacji związanej z inflacją i tak dalej, i tak dalej. No szkoda, że te pieniądze nie mogą pracować w polskiej gospodarce. Dziękuję bardzo za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nowo wybrany poseł trzeciej drogi, były już europoseł, były wiceminister rozwoju regionalnego, były marszałek województwa lubelskiego. Czy wszystko wymieniłam? I jeszcze ojciec szczęśliwych dwóch córek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.